w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera. Dzisiaj kończymy dzień trzeci, przechodzimy do dnia czwartego, ale zanim to zrobimy, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli tego nie robicie, zostawcie jeszcze dodatkowo subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeżeli już wykonacie te czynności, napiszcie w komentarzu hashtag sub, a ja przypnę wam serduszko. A tymczasem co? Kolejny dzień na naszej farmie. Plan na dzisiaj jest prosty, mianowicie musimy tutaj zebrać jedzenie dla tych slimów. Ja w ogóle spać nie poszedłem, nie wiedzieć dlaczego. O, sleep. No i podczam. Dzień czwarty. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich odcinków z tej serii, playlista jest w opisie, więc po obejrzeniu tego odcinka zachęcam, żebyście sobie obejrzeli. Mamy nowego maila od Cassie. W sumie możemy zobaczyć tak na szybkości, co to jest, aczkolwiek ja tych mailów nigdy nie czytałem. Tak też będzie i tym razem. Dobra. Ogólnie w ostatnim odcinku, kto nie oglądał, to też odsyłam. Odblokowaliśmy. Tutaj, o, mamy mięso. Zostawcie je. Odblokowaliśmy klucz tutaj slajmowy. Właśnie za pomocą tutaj nakarmienia naszego grubego slajmika różowego. I będziemy mogli dziś odblokować nową lokację. Jeszcze się zastanawiam, w którym kierunku powinniśmy pójść, ale myślę, że coś wymyślimy. O, to jeszcze przekażę i kolejne mięcho. Jejku, czemu one tak szybko zżerają? To zostawcie je. O, chodź tutaj, gościu. Nie, no, muszę jakieś mięso tutaj zebrać, ewentualnie jakieś owocki, żeby nasze tej slajmiki przetrwały. Generalnie z gałganiem ostatnio, bo mieliśmy pogofruty, to je wyrzuciłem do różowych slajmów, zamiast poczekać właśnie na fosforowe slajmiki. Jejku, ile się namnożyło, masakra. Dobra, cikadu nie potrzebuję. O Jezu, nie! Co ja zrobiłem? Najgorzej. Oddawać to, myślałem, że są pink lordy. Oddawać kurczaka, mój kurczak. Bo to jest jakiś inny. Dobra, nieważne. Chciałem to wyrzucić, aż mniejsze o to. To sobie sprzedamy w takim razie. Ale tutaj normalnie się motam na początku tego odcineczka. Dobra, więc tutaj jeszcze nie urosły pogofruty. Wydaje mi się, że generalnie widziałem, że bardzo lubią cubery, te slajmiki, te fosforowe. Nie wiem, czy uda nam się w dzisiejszym odcinku znaleźć te cubery i je tutaj jakby właśnie zasadzić. Zasadzić? Chyba tak. Natomiast postaramy się, jeżeli nie uda nam się tych cubery, to znaleźć im jakiekolwiek żarcie. Myślę, że dzisiaj sobie stworzymy nową farmę, więc tak to będzie wyglądało jak na moje. Te są też już głodne, wkurzone. Dobra, macie. Chociaż tyle dobrego. Kurczę, tu jeszcze nie urosło. Bieda straszna. Dobra, weźmy już sobie ten ogródek na zapas, zróbmy. Weźmy sobie przy okazji tutaj, o, upgrade'ik machnijmy. Dobra, sprzedajmy plorty. No i lecimy na ekspedycję, słuchajcie. No, potrzebujemy właśnie nowych tutaj, nowych roślinek, potrzebujemy jedzenia, dlatego wyruszamy na podróż. Na podróż w nieznane. Teraz z której strony tę mapę odblokować? Możemy pójść tędy? Tędy to nawet nie wiem. A nie, dobra, tędy, tak. Mostem i odblokować tutaj. Tę powierzchnię. Możemy pójść bodajże chyba tędy? Tędy, tak, przez jaskini. Tu jest jeszcze jakieś jedno wejście. Nawet nie wiem jak. Ale my się sobie odblokujemy tutaj, jak leci ten most. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że to będzie bardziej rozsądne. Mam nadzieję, że się tutaj nie pomylę w moich tutaj przewidywaniach. O, mamy pogowocki, dobra. To jednak się może cofnąć. Dobra, w sumie się nie będę cofał, na razie sobie zatrzymajmy. O, mamy nowy upgrade odblokowany. Pulse Wave, no i pokczam, widzowie. Przy okazji, kto jeszcze nie zostawił łapki w górę, to zachęcam oczywiście bardzo serdecznie. I dziękuję wam, że mimo wszystko tutaj jesteście i oglądacie. Bardzo to doceniam, każdego z widzów, więc tutaj serduszka na czacie mi się przydały dla was. Tylko, że nie mamy czatu, w tym problem główny. Ale mniejsze o to. Idziemy sobie tutaj, siema grubasku, idziemy sobie dalej. Co? O, tu jest cubery. W sumie moglibyśmy się cofnąć, kurka. Dobra, cofniemy się. Najwyżej tutaj zhejtujeć, albo dobra, walić to. Idziemy jednak. Bicie, ja dzisiaj jakiś niezdecydowany jestem. Chciałem się ogólnie cofnąć i te cubery zasadzić.
No ale z drugiej strony by nam to za dużo czasu zajęło, byśmy praktycznie cały dzień spędzili tylko na tym, że latamy w tej i nazad, więc na początku otworzymy tutaj bramę, tej wrota. Co tu jest w ogóle? O, prezencik. Mam nadzieję, że było warto. O, kolejny ornament. No i tym sposobem mamy tylko jedno miejsce w plecaku, więc no tak średnio bym powiedział. No ale nic, mniejsza o to. Idziemy sobie tutaj. I odblokowujemy, proszę bardzo, za pomocą klucza wrota tutaj. Mamy nową krainę, Moss Blanket. Proszę bardzo, tak to wygląda. O nie, ja kojarzę tę krainę, jak grałem na singlu. I to jest kraina, gdzie się często gubiłem, coś mi się tak kojarzy. Chociaż w sumie mięsa na razie nie potrzebuję. Mamy nowe slajmy, słuchajcie, magmowe slajmy, boom slajmy. I tutaj są kolejne slajmy, proszę bardzo. Padł slime. Dobra, na razie je sobie zostawmy, bo i tak nie mamy miejsca za bardzo, żeby je zebrać. To nieźle. Halo, chciałbym stąd wyjść. O, dziękuję. Tu mamy jakieś inne... inne ten... no, inne roślinki, inne drzewko. Tak to na razie wygląda. Co to jest? Wygląda jak jakiś kłębek wełny do zabawy. Może w sumie to do tego służy. Dobra. Mapa. Jejku, jaka ta kraina jest olbrzymia. Tylko problem jest tego typu, że nie mam już miejsca w plecaku. O! Kurczę. Dobra, wali się ten ornament. Mam już taki. Mind mango. No i pogjump. Miętowe mango, ile mi mój angielski nie zawodzi. Dobra, myślę, że się możemy na razie cofnąć. Z racji tego, że no i tak mamy no, zero miejsca w eku, więc przydałoby się to zmienić i coś tutaj zakupić. Właśnie, a propos tych boom slime'ów, odkryliśmy je sobie, gdzie one tutaj są, slimepedia. Boom slime'y, to są slime'y mięsożerne, no nie, będziemy musieli je znowu tutaj z jakimiś innymi... o, dawać pogowocki, przydadzą się. Będziemy musieli zajść z jakimiś innymi tutaj, że tak to ujmę, wymieszać. To jest jakaś niebezpieczna strefa, nie wiem, czy tutaj warto się zapędzać tak bez niczego. Oła, zostaw mi, hejterze. O, kolejne slajmiki. Tylko nie mogę ich złapać, dobra. Kurka wodna. Oła, zostaw mi, hejterze. Dobra, wrócimy tu jeszcze. Obiecuję wam, że tu jeszcze wrócimy. Dobra, teraz stąd trzeba wyjść. Pamiętam, że zawsze miałem właśnie z tej wyspy problem, żeby wrócić. Nie pamiętam kompletnie dlaczego, ale tak miałem. Dobra, czy dobrze idę? No powiedzmy. Nie, tutaj. Nie, nie tutaj. Albo i tutaj. Nie wiem, powalone jest to, słuchajcie. Nie, tak nie dam rady chyba. Kurka wodna. Może tędy? Nie wiem, jakoś dziwnie idę na razie. O, znowu złoty slime, którego nie wiedziałem jak zebrać. Drugi odcinek pod rząd. Dobra, tutaj mamy kolejne... kolejne przejście z kluczem. Znaczy, gdzie jest klucz wymagany. Dobra, jesteśmy gdzieś tu mniej więcej. Nie no, źle poszedłem chyba. Czy dobrze? Kurde, nie wiem, zgubiłem się, widzowie. Jak ja się tu chyba zgubiłem. Nie no, musimy jakoś tutaj się wspiąć. Nie, może jakoś po boku? Nie no. Tędy nie. O, kolejny prezencik. Tylko nie ornament, błagam. Dobra, ornament. No nie mamy jak go co wziąć, tak czy siak. Chyba, że weźmiemy ten... Dobra, tego plorta. Tak, o kąt tyłka go rozbić. Dobra, skupmy się. Przyszliśmy stąd, co nie? Nie wiem, może jest jakieś wyjście. Tu idziemy z powrotem. Czekajcie, czekajcie. Teleporcik by mi się przydał generalnie. Może po tych kamieniach jakoś mogę przejść. Nie no, dupa. Nie przejdziemy tutaj. Zaraz się wkurzę, po prostu wpadnę w jakąś przepaść i nas tutaj tepnie do domku. Tak się to skończy, tak wam mówię.
Nie, no nie, nie można tu wejść. Słuchajcie, to jest ślepy zaułek. Koniec gry, tak jak w Hugo kiedyś było. Tak samo tutaj. Nie, no tutaj trzeba jakoś przejść. Nie wiem, może się muszę rozpędzić albo nie wiem w sumie. Ewentualnie. Nie, no tutaj raczej też nie. Stąd przyszedłem. Nie, no musimy jakoś tutaj się wspiąć na 100%. Dobra, rozpędzę się, może jak będę rozpędzony to. Gdzie tam? Panie, nigdy stąd nie wyjdziemy. Utknęliśmy tu na zawsze. Nie, może tutaj jakoś? No, też nie ma. Nie ma wyjścia stąd. Może tutaj? O, tutaj są w ogóle te kubery. No i podczamp. Nie wiem, tutaj może jest jakieś tajne przejście. Mówiłem kiedyś, że miałem problem, żeby stąd wyjść. Też mi się wydaje, że nie mówiłem jeszcze. Ja tu nie. Wypuśćcie mnie stąd, proszę. O nie, jeszcze ten się czarny gówniak zrobił. Ten czarny slime tutaj. Kurde. Nie no, trzeba jakoś stąd wyjść. Skupmy się, widzowie. Nie no, nigdy stąd nie wyjdziemy. Już. Na zawsze. Na zawsze utknęliśmy. Nie no, jak stąd wyjść? Halo. Nie wiem, jakoś tu może? Ogólnie jest możliwość tej zupgrade'owania się do tego stopnia, że będziemy mogli jakby troszeczkę latać. Wydaje mi się, że tego nam brakuje. Znaczy tego nam brakuje, z tym byłoby nam na pewno łatwiej. Nie, może jakoś tak? Nie. A teraz idę do przodu. Nie cofamy się. No nic, dobra, zobaczymy. Może znajdziemy jakieś alternatywne rozwiązanie naszego problemu. Chciałbym przynajmniej. Chciałbym stąd wyjść. Nie wiem, może... Czekajcie, jesteśmy całkiem wysoko. Skupmy się. Nie, tutaj jesteśmy znowu w tym danger zone. Tu nas nie powinno być na pewno. Czuję się, szczerze mówiąc, taki trochę cringe, że nie mogę wrócić do domu. Więc wybaczcie mi, widzowie. Możecie napisać jakiś pozytywny komentarz na pocieszenie, naprawdę. Tu może? A nie, no, powinniśmy się kierować, o, w tym kierunku. Okaże się, że to było jakieś pewnie banalnie proste, ja nie skumałem co i jak. No ja może po tych kamieniach jakoś? O. Jednak nie. Narobiłem sobie jedynie nadziei. No tutaj trzeba jakoś, nie może po slime, dawać tej slimy. Zrobimy sobie drabinę ze slime'u. Chodź tutaj drugi. Proszę bardzo. Nie no, no nie da rady no. Ła, zostaw mi hejterza. No to się robi niebezpiecznie. Nie, chyba zaraz serio zrobimy tutaj magika, bo nie ma sensu. Tutaj błądzić przez całą giereczkę. Nie no, musiałbym tutaj skoczyć, tylko jak? Nie, może jakoś z tej strony? Nie, też nie. Halo, widzowie, zabłądziłem. Bibletum. Dobra, rozpędzę się stąd i... Albo stąd może? Nie no, nie da rady. Nie, wydaje mi się, że jest takowa szansa, dość mała, ale jest. Że najzwyczajniej w świecie potrzebujemy jakichś upgrade'ów, których nie mam i wszedłem tutaj po prostu nie mając upgrade'ów odpowiednich i no... Niestety. Więc chyba będziemy musieli zrobić magika, słuchajcie. Ten lovely ornament dziś tutaj sobie zostawimy, żeby go nie zgubić. Wrócimy po niego. Niestety tak się czasami zdarza.
Nie wiem. Ja się już poddaję. Przy okazji nam nasze fosforki, no nie. Najgorzej, przy okazji nam nasze fosforki tutaj. A może nie tyle, że poginą, ale na pewno będą głodować. Ja nie wiem. Dobra, chodź tu, gościu. Pomóż mi tutaj, o. Ej, prawie się udało. Dobra, prawie robi wielką różnicę. No spacjuje przecież. No nie da rady widzowie, no niestety. Więc tutaj będziemy musieli chyba kamikadze zrobić. Bez upgrade'ów nie wracamy tutaj. O, to jest w ogóle ten. A nie, myślałem, to jest jakiś nowy... Nowe owoce, a to było cubery po prostu. Dobra, jeszcze tylko zerknę tutaj, może jest jakieś wyjście z tej strony, którego nie zauważyłem. Bo ja generalnie nie należę do osób najbardziej spostrzegawczych na świecie. A wręcz przeciwnie. No ale wątpię w sumie. Szkoda, że tutaj nie odblokowaliśmy niczego, bo z tego co pamiętam, tutaj był chyba taki kluczyk, który właśnie odblokowywał dalszą lokację. I tam był teleport do bazy. Dobra. Czyń honory, gościu. Gdzie on tu jest? Są drogą, nie wiem czy... Nie, jak to zostawię, to ktoś to zeżre, tak czy siak. Dobra, robimy magika. Swoją drogą nigdy tej fabuły nie czytałem. Nie wiem, chyba źle, co? Tak mi się wydaje. O, siema gościu. Fajny jesteś, ale no niestety. Dobra, musimy tutaj zginąć. Nie mam jak wrócić. O, dobra. To byłoby na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. W następnym myślę, że ogarnimy sobie jakieś upgrade'iki pomalutku i będziemy... że wrócimy tutaj, to chciałem powiedzieć. A tymczasem z wami się żegnam, trzymajcie się, cześć.